Dla jednych walentynki to dzień zakochanych, dla innych komercyjne święto. Co o walentynkach sądzą bielszczanie? Zobaczcie sami w naszym materiale. No, święto jest super dla młodych, dla starszych też, wie pan, no bo to jest takie radosne święto, pogodne i każda kobieta chyba wymaga takiego święta i się cieszy. Miłości nigdy nie jest za dużo. Także jest super, ale... według mnie. No, powinni panowie kupować kwiatki dla nas, bo wszystkie kobiety się cieszą kwiatkami. Wchodzę oczywiście. Można wiedzieć jak? Prezenty. Właśnie z tym mam problem, bo chodzę i szukam czegoś ciekawego. Zawsze to jest problem dla mężczyzny, jeżeli coś kobiecie chce kupić. No to jest takie święto dla zakochanych bardziej niż dla dorosłych ludzi. Myślę, że dzieci się bardziej cieszą, młodzież i jest to fajne święto, jakby nie patrzeć. Ale to co, dorośli się nie kochają? Ale kochają się, bardzo się kochają. Ale to tak, takie święto, no to bardziej dla młodzieży mi się wydaje. Takie przyszło z zachodu, nie wszystko musimy zaraz z zachodu odbierać. Uważam, że najlepszym prezentem na zrobienie sobie to po prostu spędzić dobrze czas razem. Pójść gdzieś razem, pojechać gdzieś razem, zamiast kupować sobie prezenty. Przede wszystkim kiedyś czytałem, że to jest pogańskie święto. Natomiast czy ono jest takie bardzo pogańskie? Nie, ono jest bardzo sympatyczne. Bardzo sympatyczne, jeżeli człowiek człowiekowi, czy to kobieta mężczyźnie, czy mężczyzna kobiecie, no złoży jakieś życzenia. Byliśmy w kinie. W kinie na przykład. Co jeszcze? Zjedliśmy coś dobrego i tyle. Dziewczyny, powiedz mi, co sądzicie na temat święta Walentynek? No właśnie jesteśmy zawiedzione, bo przyjechałyśmy tutaj do Bielska i nie widzimy nikogo zakochanego. Tylko ludzi w futrzanych czapkach. Tylko ludzi w futrzanych czapkach, tak. Dokładnie. Mhm. Będziemy oglądać filmy romantyczne. Aha, tak, i jest czekoladki. Jest czekoladki. Serca. Z alkoholem. Ale malutko tego alkoholu będzie. Tak. Wszystkich, których kochamy i lubimy, możemy im podarować choćby jakąś małą czekoladkę. Jeżeli jest moja druga połówka w domu, to oczywiście w domu organizujemy coś, cały dzień jakieś miłe niespodzianki, a wieczorem wychodzimy na uroczystą kolację do jakiegoś lokalu. Mamy zdanie, że walentynki to są takie... Jakie są walentynki? Są bez sensu, bo powinni chłopcy dawać dziewczynom kwiaty codziennie. A ty zakochany brak. Zapraszać do kina. A w ogóle tutaj nie widać tych zakochanych. Takie smutne to miasto. Nawet pan musi przeprowadzać z dwójką dziewczyn. To jest takie ankietę. Smutne. Dużo ognia. Tak od środka. I co pani sądzi na temat świętego Walentego? No bardzo, bardzo fajne święto, takie radosne, miłe. Można wszystko przekazać w tym dniu drugiej kochanej osobie. A jak to się stało, że pani sama musiała sobie tą walentynkę sprawić? Ja z myślą o mężu kupowałam, ale na pewno będzie to dla mnie, jak on mi nie kupi. Jest to takie święto zaimplantowane z zachodu. Czy ono się przyjęło? No tak sukcesywnie, pomału się przyjmuje. Mhm. Obchodzisz Dzień Świętego Walentego? Nie jakoś specjalnie. Aha, a można wiedzieć dlaczego? Czy ja wiem? Jakoś tak, znaczy kupię mojemu chłopakowi prezent, ale może bez jakiś... za parę dni jak wróci. Mhm. Może tak, dlatego akurat w tym roku tak się złożyło. Co pani sądzi o walentynkach? Bardzo dobre święto. A obchodzi pani walentynki? Tak. Jak? Z drugą osobą. Fajne święto, tylko nie nasze w sumie. A dlaczego? Szkoda, że nasi mężczyźni albo pracują, albo tak daleko są. O właśnie, i czemu to nie wypada zawsze w weekend? No, to jest taki pech. Ja uważam, że to jakaś naleciałaś amerykańska jest w naszym kraju. Aczkolwiek przyjęła się, no młodzi świętują. Ty obchodzisz Dzień Świętego Walentego? Jestem w pracy po południu, niestety nie. Aha. A tak to bym obchodził, jeżeli bym tylko nie był w pracy. No to jeśli byś nie był w pracy i byś obchodził ten dzień, to jak byś go obchodził? No nie wiem, zabrałbym może dziewczynę do restauracji. Nie wiem, jeszcze, nie planowałem tego jeszcze nigdy, ale myślę, że do jakiejś restauracji.